Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na drodze leśnej prowadzącej od trasy S6 do jeziora Popiel, albo inaczej zwanego Studnicą. I bohaterem dzisiejszym jest nasz 600-letni dąb Bogusław, któremu 15 lat temu nadaliśmy imię. Proszę popatrzeć. Za mną widzicie Państwo tą drogę, która prowadzi, ta leśna droga prowadząca do jeziora Popiel, ale jadąc tutaj trudno zauważyć, że tutaj obok jest ten wielki dąb. Wiele osób, które przejeżdżały tutaj, nigdy tego dębu nie widziały. Dopiero tutaj, kiedy nadaliśmy mu imię, kiedy wystawiliśmy tablicę, wszyscy zwracają na to uwagę. Zapraszam do dębu. Zobaczymy, w jakim jest stanie. 15 lat temu, kiedy nadaliśmy imię, została również tutaj postawiona tablica. W międzyczasie ją trochę zmieniono, i która informuje o tym dębie, że jest to dąb szypułkowy i ma 600 lat. Obwód pnia na wysokości pierśnicy ma 6 metrów 80 cm. Korona, rozpiętość 24 metry. Nazwę daliśmy dla uczczenia księcia Bogusława X, który przyczynił się do potęgi księstwa zachodniopomorskiego i zjednoczył wszystkie ziemie, i za jego czasów księstwo było potęgą. A popatrzmy teraz na dąb. Niestety od czasu, kiedy nadaliśmy mu imię, trochę się zmienił. Wichry, które przeszły tutaj nad tym lasem, również nie oszczędziły nam naszego bohatera. Proszę popatrzeć, że na dole leżą obłamane konary, natomiast część konarów jest już uschniętych, i ten dąb wymaga w tej chwili dość pilnych prac, które pielęgnacyjnych, przede wszystkim obcięcia tych suchych gałęzi, wzmocnienia korzeni. Ponieważ jest to na terenie powiatu kołobrzeskiego, gminy Rymań, a właścicielem tego terenu jest Nadleśnictwo Gościno, a więc sądzę, że wspólnymi siłami uda nam się to drzewo uratować. Wystąpiłem do Rady Powiatu, do Starosty Kołobrzeskiego i w tym roku, w budżecie przyszłego roku, znajdą się środki na to, żeby ratować to piękne drzewo. I proszę popatrzeć, potężny konar, który się obłamał z tego drzewa, cały już porośnięty mchem, dostojnie tutaj sobie leży. Natomiast obok dwa inne konary już bez kory też zostały obłamane. Natomiast chciałbym jeszcze pokazać konary, które należałoby obciąć, żeby ten cały dąb mógł dalej pięknie rosnąć. I proszę tutaj popatrzeć, ta gałąź też, ten konar jest zrakowaciały i też prawdopodobnie ulegnie obłamaniu, a myślę, że lepiej by było go w tej chwili obciąć. Skierujemy również, zwrócimy się do ekspertów, żeby pomogli nam ocenić jego zdrowotność i pokazać, co należy z tym dębem zrobić. A proszę popatrzeć, jaka to jest potęga. Ja jestem w stosunku do niego niewielkim człowieczkiem. Warto go ratować, ponieważ jest to atrakcja i turystyczna, i jest on pięknym dębem. Świadczy również o historii tych ziem. Zapraszam teraz nad jezioro, pokażę jeszcze jezioro i
miejsce, gdzie jest ten dąb, w jaki sposób ten dąb jest tutaj promowany. Pokażemy również drogowskaz, który prowadzi do tego dębu tutaj od S6. 600 metrów od dębu Bogusław można podjechać sobie na to piękne jeziorko zwane Popiel albo Studnica. Można pochodzić sobie po pagórkach leśnych wokół tego jeziorka, nazbierać grzybów. Byłem w tym roku raz na grzybach i właśnie w tym miejscu byłem ze zbiorów bardzo zadowolony. Natomiast proszę popatrzeć wokół piękne lasy, zarówno iglasto-liściaste, mieszany las, ciekawy. Warto tutaj wybrać się nawet zimą na spacery, popatrzeć na naszego, na nasz las, na jezioro i oczywiście naszego bohatera Bogusława, żeby jednocześnie połączyć przyjemne z pożytecznym, a więc bytność tutaj na łonie przyrody i obejrzenie tych pięknych zakątków naszego powiatu. Się z Państwem pożegnam.